Jednym z najczęściej powoływanych argumentów w przypadku konfliktu wiernych z księdzem, czy szerzej z kościołem, jest argument piekła. Zwłaszcza w ostatnich tygodniach pojawiła się swoista fala wystąpień z kościoła. Ludzie decydują się na akty apostazji. Młodzież, nawet dzieci sami albo przez rodziców rezygnują z lekcji religii. I w tej sytuacji wielu księży reaguje dość nerwowo. Pojawiają się nawet filmiki w przestrzeni internetowej, gdzie prowadzone są właśnie takie rozmowy, a raczej kłótnie z księżmi, i właśnie w tych rozmowach pojawia się argument, wydawałoby się rozstrzygający, kiedy księża mówią, że pójdziesz do piekła, jeśli przestaniesz chodzić na religię albo jeśli dokonasz aktu apostazji. To znaczy, jest to argument bardzo, wydawałoby się, mocny, paraliżujący strachem, przywołujący całą ikonografię na temat piekła, gdzie właśnie potępieni całymi chmarami wchodzą, czy są wchłaniane przez paszcze diabelskie, przez rożna, na których są przypiekani i tak dalej, i tak dalej. Ten cały aparat ikonograficzno-kaznodziejski jest uruchamiany po to, żeby ludzi przestraszyć. No i właśnie w tym kontekście chciałbym postawić takie pytanie, trochę bulwersujące i zaskakujące dla wielu. A co by się stało, gdyby się okazało, że piekło jest puste? Albo że piekła w ogóle nie ma? Czy to jest w ogóle do pogodzenia z katolicką doktryną i czy katolik może tak wierzyć? Otóż z danych statystycznych różnych sondaży wynika, że wcale nie tak mała część ludzi wierzących, no bo o niewierzących w tym kontekście nie ma co mówić, bo oni jakby z natury rzeczy nie wierzą w istnienie tego typu mitów. Ma również trudności z wierzeniem w istnienie piekła, z pogodzeniem koncepcji Boga czy wyobrażenia Boga pełnego miłosierdzia z istnieniem mąk piekielnych. Ale przy takim bliższym spojrzeniu na historię chrześcijaństwa okazuje się, że to przekonanie, że piekło jest puste albo że wręcz nie istnieje, wcale nie jest tylko myśleniem typowych heretyków czy zaprzańców czy odstępców od kościoła. To przekonanie żywiło wielu bardzo wybitnych teologów i to poczynając od samego początku chrześcijaństwa. Jednym z przywoływanych autorytetów w tej dziedzinie jest wielki, może największy teolog pierwszych wieków, Orygenes, który stworzył całą szkołę, napisał czy podyktował, bo dyktował głównie swoje dzieła, olbrzymią literaturę teologiczną i wśród nich pojawia się właśnie takie tajemnicze greckie pojęcie apokatastazis, czyli powrót wszystkich do Boga, a więc tym samym zakłada się, że piekło nie istnieje, a jeśli istnieje, to jest puste. No więc ta apokatastaza, czyli właśnie ta wiara w nieistnienie piekła, nie była przyjęta jako oficjalna doktryna kościelna z prostego powodu. Był to argument wychowawczy. No jeżeli nie działało przekonanie, że perspektywa wiecznej nagrody będzie ludzi zachęcała do postępowania cnotliwego i do posłuszeństwa Kościołowi, a zwłaszcza jego pasterzom, księżom, biskupom i papieżom, no to wydawałoby się, że właśnie taki argument o karzącym piekle będzie bardziej skuteczny. Ale
jak mówię, nie wszystkich to przekonywało. Pojawił się taki Grzegorz z Nysy kilka wieków później, w V czy VI wieku. Również był przekonany, że ten powrót wszystkich do Boga to jest ta wizja ostateczna. W średniowieczu nawet się pojawiali różni mistycy, jak Juliana z Norwich, która jest znana z takiego powiedzenia często przywoływanego: wszystko będzie dobrze, all will be well. I to jest właśnie taki refren powtarzany, żeby się nie bać, żeby raczej kierować się właśnie tą zachętą wiecznego zbawienia i wizji uszczęśliwiającej, a nie perspektywą piekła. Co więcej, również w polskiej teologii pojawił się taki myśliciel, zmarły niedawno, autor kilkudziesięciu książek, bardzo wybitny teolog, ekumenista, zajmował się głównie teologią prawosławną, ale również konsekwentnie bronił stanowiska właśnie tej apokatastazy, czyli tego powrotu wszystkich do Boga. I spotykał się z małym zrozumieniem, mówiąc oględnie, w polskim środowisku teologicznym. Niektórzy, może nie tyle teologowie, ale tacy krewcy publicyści, próbowali go atakować właśnie za herezję. No, niezależnie od tych polemik, trzeba powiedzieć, że głos księdza Wacława Hryniewicza brzmiał spokojnie i bardzo przekonująco dla wielu, na przykład dla mnie. Miałem to szczęście, że się nie tylko znałem jego teksty, pisałem o nich, ale się cieszyłem jego przyjaźnią i bardzo mile wspominam te nasze rozmowy, wymiany e-mailów. I Wacław Hryniewicz był właśnie przekonany, że nie da się pogodzić obrazu Boga pełnego miłosierdzia z mitem piekła. On tego słowa nie używał, ale myślę, że tak to należy ująć, że tak naprawdę piekło, a co za tym idzie również diabły, szatany, te wszystkie wyobrażenia z dawnej mitologii biblijnej, ale przede wszystkim ludowej, trzeba odesłać do lamusa historii jako pewnego takiego dziedzictwa może interesującego. No, na pewno wiele ścian kościelnych jest zamalowanych takimi budzącymi grozę obrazami wiecznego potępienia. Oczywiście literatura jest pełna opisów mrożących krew w żyłach, ale to wszystko nie zmniejsza faktu, że dzisiaj również w kościele katolickim przeważa to stanowisko Orygenesa, Grzegorza z Nysy, księdza Hryniewicza. No i jeszcze jedno nazwisko na koniec, zupełnie wyjątkowe, Ursa von Baltazara. To był taki niezwykle płodny, ważny pisarz, teolog szwajcarski, który konsekwentnie, nawiązując właśnie do tej tradycji ojców greckich, Orygenesa i Grzegorza z Nazianzu, bronił tego przekonania, że niebo jest pełne, a piekło jest puste. Czyli krótko mówiąc, powinniśmy się kierować w naszym życiu bardziej tą perspektywą wiecznej szczęśliwości i życia razem z Bogiem, a nie przeżywać właśnie te lęki przed wyobrażonym piekłem. No, zdaję sobie sprawę, że taka ciekawostka teologiczna wytrąca trochę argumenty różnym srogim kaznodziejom, ale trzeba powiedzieć, że ich czas nieodwołalnie minął i tak jak wiele innych wyobrażeń tradycyjnych, tak i oni ze swoim sztafarzem z piekielnych kar muszą przejść do historii, bo po prostu piekło jest puste.